serdecznie Szymon z Polakiemy z tej strony się kłania. W związku z tym, że no, jakby nie patrzeć, każdy dzień powinniśmy święcić je, bo tak właściwie powinno być, abyśmy byli szczęśliwi, radośni, zdrowi, przede wszystkim na umyśle, na ciele, psychice i żebyśmy nam w tą duchowość wchodzili. Ale w związku z tym, że mamy takie okresy, w których zbliżają się różnego typu święta. No te święta wielkanocne, no byliśmy załatwione tutaj przez uzurpatorów, że tak się wyrażę. Więc tutaj Norymberga 2025 pewnie się kłania tym wszystkim, którzy jakby zakłócają również te święta, również bożonarodzeniowe, bo przecież one piękne, wspaniałe. Ludzie, widzę, choinki, lampeczki gdzieś tam się pojawiają i to jest piękne, wspaniałe. A czy jak nie ukrywam, zakazy, prawda, podróżowania, wymieniania się tutaj między krajami, między miastami, sugestie, żeby jak najmniej się spotykać, prawda, jakieś parametry podawane parametry jakieś takie, które mówią o tym, że tyle osób tym w rodzinie, tyle można tylko zaprosić i tak dalej. Memy różne krążą, typu kto tam, no sanepid czy policja sprawdza, prawda, czy nawet jakieś w policjach specjalne oddziały powołane, specjalne komórki do kontroli prawidłowego spędzania świąt w odpowiednich ilościach, prawda. No dobrze, że nam jeszcze opłatka nie sugerują, żebyśmy w masce konsumowali, bo to było trochę utrudnione, ale my i tak sobie poradzimy z tymi dziadami, także jest taki filmik Norymberga 2025, no i tutaj on jakby sugeruje w którymś momencie, że te wszystkie chucpy, które są robione, zostaną rozliczone. A dlaczego? Dlatego, że jak wiemy, znajdzie się w którymś momencie tych 600 kilkunastu ludzi w dużej, bardzo dużej, mądrej świadomości, czystych, intencyjnie i oni skonstruują to taki mechanizm, którym, że tak się wyrażę, wesprą tych wszystkich, którzy powiedzmy nie osiągnęli tego wysokiego poziomu, ale czują światełko w tunelu tej mądrości, tego, że natura dała nam wszystko i że nie wolno zniewalać, niszczyć, mordować, zabijać drugiego człowieka. Bo tak to jesteśmy skonstruowani. Prawo boskie, prawo naturalne przed każdym innym prawem. Ja mam wrażenie, że czasami ci uzurpatorzy doskonale sobie z tego zdają sprawę. Ale do czego zmierzam, bo się troszkę rozgadałem, mówiąc o tych świętach. Otóż są pewne rzeczy, które absolutnie powinniśmy mieć w domu zawsze pod ręką, szczególnie w okresach świątecznych, kiedy takie pewne procesy wręcz samobójcze stosujemy, bo pieczemy te różne pieczywa różnego typu na mące pszennej, na jakichś takich rzeczach, dodajemy jakieś tam różne niuanse, prawda, to piękne i smaczne, cukru tam ogromne ilości idą. Tak na marginesie, jeśli chodzi o pszenicę, która na moją wiedzę, to co jest ogólnie dostępne, jest praktycznie nie nadającym się do spożycia, wręcz chorobotwórczym materiałem spożywczym, jeśli słowo spożywczy tu można użyć, ale rządy i nawet duże korporacje mają w swoich magazynach ziarna te właściwe. To jest taka ciekawostka, że nie tylko pszeniczne, bo niewiele różnych, ale również to pszeniczne oczywiście, które zostało zresztą metodami z Auschwitz zmienione strukturalnie, tak bym to nazwał. Czyli to jest takie coś, co nawet jest chyba gorsze od tego, co do mikrofali wkładamy, bo tam wkładamy i wyjmujemy coś, co jest chłamem, a pszenica jeszcze jakby ma inny proces powodowy w naszym organizmie, długofalowy, aby przemysł chorób i zniewolenia mógł z tego długie, długie lata korzystać. No ale my mamy świadomość boską, pamiętajmy, mądrość piękną w miłości zawartą, więc tutaj absolutnie to nie jest takie hop nas tutaj powykańczać. I teraz co powinniśmy mieć w domu z tej czystej już takiej fizyczności? Oczywiście powinniśmy zadbać o coś takiego, żeby w domu była boli, moringa, bo trzeba zadbać o żołądek, prawda, żeby kombucze mieć, żeby ocet, powiedzmy sobie, jabłkowy, ale dobrej jakości, niepasteryzowany, powiedzmy sobie, żeby mieć takie rzeczy jak moringa, wspomniałem, to osłonowy na żołądek, ale ciśnienie reguluje, cukier i tak dalej, na pewno gojnik, na pewno rumianek, na pewno wrotycz, na pewno piołun, z takich rzeczy, które są nieodzowne, że tak się wyrażę, na pewno te wszystkie takie melisa lekarska, szałwia lekarska, te, które również nas troszkę uspokoją, na pewno, żeby się troszkę wyremontować, różnego typu miody, żeby w którymś momencie wziąć sobie tą łyżeczkę tego miodu fajnego, dobrego, niekombinowanego, a nie tutaj tylko cukr, czy łyżeczki cukru do herbaty, prawda, kawę muszę zasłodzić, pączusia, czy nie, pączki to nie teraz, prawda, jakąś placuszka i tak dalej. Okej, to jest wszystko fajne, tylko my z reguły przesadzamy w tym wszystkim i to tak jakoś dziwacznie wygląda potem zdrowotnościowo u nas, prawda. Na pewno pomyśleć o węglu aktywnym absolutnie, jeśli już powiedzmy sobie, my tam mamy taki dobry jakościowo aktywny, który nie jest kombinowany, nie ma żadnych utwardzaczy i tak dalej, ale jeśli już to nawet ten apteczny mieć pod ręką zawsze,
pamiętać, że tak jak powiedzmy, mamy wiele przypadków, kiedy w którymś momencie, a to jedzenie jest takie, a nie inne, emocje są takie, a nie inne, szczególnie jak w tym pasku w telewizji się ogląda, więc dochodzi do różnego typu perturbacji wydalniczych. Już nie mówię o zatwardzeniu, ale bardzo często są takie długofalowe rozwolnienia. Coś trzeba z nimi zrobić, prawda? Czy pojawiają się, no coś trzeba zrobić, no między innymi węgiel aktywny, ale również przy przeziębieniach, wiemy, że doskonale węgiel aktywny jest świetnym rozwiązaniem, ale również to, co w domu na święta, czy generalnie powinniśmy na co dzień mieć, ale w świętach w szczególności, to olejki eteryczne, to szałwia biała, to na pewno warto mieć również, no szałwię niebieską oczywiście również, olejki eteryczne wymieniłem, na pewno dobrze mieć zapasy, powiedzmy sobie, soli kłodawskiej, może nie jakieś horrendalnie duże, ale mieć ją zawsze pod ręką, bo ona jest i do remontu organizmu, gorącej kąpieli całego ciała, czy gorącej kąpieli stóp, jeśli nie mamy oczywiście żylaków, czy sól kłodawska do tego, żebyśmy te zatoki, jeśli nas przewieje, jeśli tutaj gardziołko, czakra gardła gdzieś nam tam wysiądzie, to żebyśmy tą solą kłodawską remontowali, prawda, czy robili inhalację również tą solą kłodawską. Dlaczego mówię kłodawską? Bo według mnie jest najlepsze, oczywiście, czy to może czarne, czy może martwe, czy himalajska, one też mają swoje właściwości, łącznie z solą czarną na przykład, którą również mamy w swojej ofercie, więc tutaj warto takie rzeczy zadbać, aby mieć to po prostu pod ręką. No oczywiście, jeśli się uda, to również mieć jakieś takie chlebki, no my to mamy w serii 5 przemian bezglutenowe, czyli zamiast powiedzmy sobie, one mogą wręcz robić za ciasto czasami, bo są tak pyszne, są tak świetne, są bardzo syte, a przede wszystkim nie robią nam tego gnoju, przepraszam za słowo, w organizmie, co pszenica, mąki pszenne, a jeśli, no chyba, że mamy dostęp do tych pierwotnych mąk, no to jeszcze, jak Cię mogę, poużywajmy, prawda? To są takie gwoli przypomnienia oczywiście rzeczy. Dziurawiec oczywiście w domu. Ja to mówię tak, wyłuskuję powiedzmy to, co mi przychodzi do głowy, żeby pamiętać, takie są podstawowe rzeczy. Tych ziół powinniśmy mieć określoną ilość. Te, które w jakiś sposób nam właśnie remontują żołądek, żeby troszkę nas uspokajające działały, żeby ewentualnie w razie czego, gdyby nam jednak przyblokowało, zeżremy 25 kilo, prawda, mówię, zeżremy nie bez powodu, 25 kilo wszystkiego przez święta i to z nas nie wyjdzie w sposób właściwy, no to też trzeba w jakiś sposób wesprzeć. To trzeba wiedzieć, że siarcza magnezu tutaj w takich drastycznych sytuacjach jest takim też dobrym rozwiązaniem, więc też to warto mieć ze sobą zawsze w swoim zanadrzu. Jakiś taki kącik, w którym mamy ten kącik zdrowotnościowy, który warto uzupełniać. No ja dzisiaj zrobiłem sobie herbatkę, takie miszmasz, bo i odpornościową świetną ze Skarbu Polesia. Dodałem do tego, o ile pamiętam, pokrzywę, dodałem do tego, czy co ja dodałem? Czystek, o, czystek kreteński, dodałem do tego, o ile pamiętam jeszcze, tak, pokrzywę mówiłem, czystek kreteński, dodałem do tego cykorię podróżnik i coś tam jeszcze z tych ziół, także no przepyszną taką zrobiłem, tak, takie coś, jak tam piję tą bombillą, więc tak 3/4 mam właściwie wypełnione tymi ziołami, więc smak jest przesympatyczny, przespaniały, ma tą określoną gorycz, ja lubię gorzkie rzeczy, także warto tutaj, kombucze wspominałem pewnie. Na pewno takim bardzo dobrym rozwiązaniem również są takie niuanse, jak można sobie samemu zrobić na przykład naleweczki, takie wyciągi z czystka, powiedzmy sobie, my tutaj mamy akurat i czystek kreteński, i glistnik, i żeńszeń, z tego co podglądam, i szałwie, tutaj mamy, to jest szałwia czerwona, nawet tarczyca bajkalska, parę innych, mieć takie w zanadrzu, żeby tam w razie czego parę kropelek sobie uzupełnić, jeśli na przykład CBD, to również uzupełniamy sobie zdrowotnościowo te rzeczy, bo za chwileczkę oczywiście okres świąteczny, potem okres sylwestrowy i tak dalej, tam pomijam już te ograniczenia, które nam cały czas uzurpatorzy będą pewnie stosować, będą nam różny kit wciskać, prawda, i tam operować tymi cyframi różnego typu i wywnętrzać się i przeć absolutnie do tego, aby nas zmotywować do tego, żebyśmy się tam jak zwierzątka trochę tam szczytnęli sobie jakiejś tam dziwnej substancji, o której nikt nie wie, jakie będą efekty, znaczy niektórzy wiedzą doskonale, jakie będą efekty, bo skoro ulotka jest taka, a nie inna na tych związkach chemicznych opisujących, no to w zasadzie wiemy, a już takim kuriozum, tak przy okazji, więc jest to, że trzeba je przewozić w temperaturze minus 70 stopni, zatem proste niezwykle pytanie, co tam jest za związek, co tam jest za związek, chyba nie tylko związek, bo minus 70 stopni
to jest taka temperatura, w której pewne cząsteczki wymagają, aby przetrwać, zanim się tam uaktywnią gdzieś, na przykład w ludzkim organizmie. To jest taki mój punkt widzenia. Co warto jeszcze mieć na święta? Absolutnie konopie i to herbaty konopne. Warto mieć CBD w zanadrzu, CBG ewentualnie, a już na pewno CBD wtedy, na pewno herbatki, jeśli już to i liście konopne, prawda, i całą rości, cały susz z konopi, dlatego że on kolosalnie wiele dobrego robi i warto w tych niuansach takich, bo to też nie uspokojenie działa i nam remontuje całą naszą, to nasze jestestwo odpornościowe, prawda, więc zdecydowanie warto i to nie, że się skupiamy tylko i wyłącznie na tym, bawimy się, szalejemy oczywiście, śpiewamy, tańczymy, przytulamy, rozmawiamy, całujemy, ale dlaczego nie, prawda? Ale pamiętając o tym, że tam chwilę znaleźć taką, żeby w tej radości jeszcze powiedzmy sobie wypić herbatkę taką, jeszcze jakieś tam ziółko sobie popić, nie tylko czekać, a już ewidentnie nie czekać tylko i wyłącznie na to, jak już nam coś się wydarzy niedobrego, to o Boże, o Boże, o Boże, siedzę już 3 godziny na toalecie i co dalej. No, to taki przykład, ale nie musi być koniecznie siedzenie na toalecie. Że warto być. Także przygotować się do tych świąt troszkę w taki sposób, nie tylko prezenty, och, ach, prawda, nie tylko to żarcie, mówię żarcie nie bez powodu, żebyśmy jakby spojrzeli na siebie troszkę w sposób taki łagodniejszy, żebyśmy się nie mordowali, no i oczywiście pamiętajmy, że już tam te elementy emocjonalne, żeby nie brały górę, żeby nie było nerwówki, a żeby było mało, miło, przyjemnie, sympatycznie. Telewizor można zupełnie wymontować, baterie wymontować, bezpieczniki odłączyć od prądu, ewentualnie jakiś tam kolęd posłuchać czy czegoś, a najlepiej samemu pośpiewać, poprzytulać się, porozmawiać, pouśmiechać, pograć może w karty jakieś Macao, czy jakieś tam inne w szachy, prawda, jakieś inne tam gry, to są wszystko rzeczy możliwe do realizacji. Baw się dobrze i pamiętaj, zaopatrz się na te święta, ale w te mądre rzeczy również, no, do tego służy między innymi najzdrowszy sklep medycyny zdrowia, czyli teoria.pl, medycyna zdrowia, biogabinet.eu, czyli nasze tutaj ewidentnie stawiennictwo do zdrowia, Elżbieta i Szymon Sporankiewicz, mistrzowie bioenergoterapii, doktor-zdrowie.pl. Baw się dobrze, do miłego, trzymaj się.